Rozkład tygodniowy na następny tydzień styczniowy od 31 stycznia do 6 lutego 2022 roku. Kochani słuchacze, subskrybenci, nowi widzowie, którzy znaleźliście mój kanał, oto dla Was czytanie z kart Tarota. Więc zobaczmy, jakie tendencje są tutaj od Tarota na następny tydzień, jakie wskazówki, rady, co się wydarzy, co jest ważne, co należy przemyśleć, jakie impulsy da nam dzisiaj Tarot. Oczywiście dziękuję Wam za Waszą obecność, za Wasze komentarze, lajki. Proszę o więcej, bym czuła Waszą energię i obecność na moim kanale. Cieszę się, że jest tutaj 4380 subskrybentów, że codziennie przybywa nowych subskrybentów i Ty właśnie dzisiaj zasubskrybuj również mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a będziesz dostawał codzienne powiadomienia od YouTube'a o premierkach i wtedy nie przegapisz już moich żadnych wróżb czy horoskopów, tematów miłosnych, które nas wszystkich dręczą. Zapraszam. Oczywiście zapraszam na wróżby indywidualne, kochani Państwo. Wszystkich tych, którzy są potrzebujący, mają dylematy miłosne. Zobaczmy na podstawie Waszych dat urodzenia, zdjęć i również Waszych osobistych pytaniach. Zobaczmy, co pokażą karty Lenormanda i Tarota. A dzisiaj, kochani, poza tym, że zapraszam Was na wróżby indywidualne, zapraszam Was do pisania mi maila. Moje maile znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. Również wyświetlam je w filmikach. Napiszcie do mnie na wróżby indywidualne. Natomiast dzisiaj zobaczmy wróżbę na cały tydzień. W poniedziałek. W poniedziałek magia. Czyli potrzebne są tutaj koniecznie wszystkie Wasze talenty, wszystkie zdolności, które macie, byście w ten poniedziałek pokazali, uwiecznili te wszystkie Wasze skrywane być może możliwości. Jest tutaj czas, by zacząć działać, by wszystkie swoje możliwości, talenty, przepraszam, wykorzystać do pracy z teamem, czyli z zespołem pracowniczym, do pracy nad związkiem, nad relacją, do pracy potrzebnej do osiągnięcia swoich własnych celów. Magia, magik to osoba kreatywna, pełna rozmaitych możliwości, aktywna, działająca magicznie i bardzo, bardzo aktywnie. Więc jeśli macie jakieś problemy, kochani, w poniedziałek sprostajcie właśnie tym problemom i weźcie się w garść i uaktywnijcie wszystkie swoje talenty. Byście podołali tym projektom, nowym jakimś być może projektom, planom, jakimś problemom. Zacznie się tu w poniedziałek nowa faza. I to przyniesie Wam sukces. Jeśli rzeczywiście Wasi współpracownicy, szefowie, nie wiem, partner zauważy, że jesteście wspaniali, kreatywni, że macie dużo możliwości, które potraficie również wykorzystać w życiu czy w pracy. Tak jakbyście mogli tutaj kogoś oczarować swoją osobą, osobowością, swoimi talentami. Też podejmijcie w poniedziałek inicjatywę. Jeśli macie coś zrobić, zacznijcie właśnie to robić w poniedziałek. Ponieważ przyniesie ten poniedziałek tutaj w działaniu szczęście. Czyli od poniedziałku zacznijcie działać. Kreatywnie, aktywnie, energicznie. We wtorek zaczęcie wszystkiego od nowa, zero. Czyli tu zero, zaczynamy nowy projekt, nową drogę. Lekko, z lekkością motyla, co nie znaczy, że bezmyślnie. Uważajcie, nie pokazujcie się jako bezmyślni. Nie, nie, to nie o to chodzi. Tylko zacznijcie jakby ten nowy start,
który tutaj w poniedziałek, żeście wspaniale sobie już zaczęli, tutaj zaczynacie w poniedziałek jakieś działania. Być może podpiszecie jakieś nowe projekty, nowe umowy, być może zawrzecie nowe jakieś tutaj znajomości. I bądźcie otwarci. I bądźcie ciekawi, co Wam te nowe sprawy, nowe projekty przyniosą. Spontanicznie idźcie do swoich celów. I dajcie się po prostu ponieść tej nowej idei, nowym pomysłom. Bądźcie na luzie, spontaniczni, bądźcie zadowoleni, radośni, bądźcie otwarci, miejcie w sobie pasję, kreatywność, miłość, pozytywne myślenie. Oczywiście ta karta mówi również o rozpoczęciu nowych, ewentualnie znajomości, nowych relacji. Nowy początek dla jakiejś relacji. Nowa szansa. Pamiętajcie, żeby we wtorek nie wejść w jakąś ciężką atmosferę. Tylko wszystko, co robicie, róbcie z lekkością, z radością, z pozytywnym myśleniem. I to przyniesie Wam dobre rezultaty. W środę znowu jakieś blokady, jakieś lęki. Znowu jakieś mentalne blokady, które prowadzą Was do własnej pułapki, jakbyście siedzieli w jakimś więzieniu. Nie wiem, czy jakieś zakazy, czy jakieś Wasze natrętne myśli, jakiś kryzys Wasz osobowości, jakieś lęki, które nie pozwalają Wam, by kreatywnie działać. Także nie dajcie się tutaj, proszę, zastraszyć Waszym jakimś wewnętrznym blokadom, lękom, wspomnieniom, traumom. Nie hamujcie swoich pragnień, swoich marzeń. Nie zamykajcie swoich pragnień, marzeń, potrzeb w klatce. Na szczęście ta karta 8 mieczy szybko przejdzie. To będzie tylko 8 godzin lub 1 dzień, po czym ta faza tych blokad przejdzie, tych lęków. I w czwartek 2 miecze. Nie ufacie komuś. Macie jakieś podejrzenia. Jesteście nieufni być może. Być może wątpicie. Tu mogą nastąpić ewentualnie jakieś sytuacje, które są drażniące. Być może w związku jakaś napięta sytuacja, gdzie nie wiecie, jak postąpić. Macie wątpliwości, blokady. Odetnijcie jednak wszystkie emocje i uczucia i nie działajcie emocjonalnie, nie działajcie wybuchowo, nie działajcie pod wpływem emocji, tylko działajcie pod wpływem rozumu. Czyli przemyślcie wszystko na poziomie mentalnym, na poziomie głowy, co jest tutaj dobrze, by zrobić. Tutaj wątpicie w czwartek. Jesteście niepewni. Niepewni, co zrobić. Jesteście bardzo właśnie tutaj mentalnie jacyś rozmyślający, zablokowani. Wszystko chcecie zrozumieć, wszystko chcecie przemyśleć. Wątpicie we wszystko. Nie ufacie. Być może swoim współpracownikom czy partnerom. Jakieś uwaga, żeby nie wpaść w konflikty. Uwaga, by nie być za oziębłym. Ponieważ te emocje, które Was tu opływają, odcinacie tymi mieczami. Nic nie chcecie widzieć, nic nie chcecie słyszeć, co jest wokół Was. Tylko chcecie głową wszystko zrozumieć i przemyśleć. Natomiast tyle w Was lęków, tyle w Was wątpliwości i niezdecydowania, że nie potraficie w tym momencie tutaj ruszyć się z miejsca, tylko stoicie, widzicie jak statua i nie umiecie podjąć decyzji. Jesteście ślepi. Nie wiecie, gdzie pójść. Nie wiecie,
jaki krok podjąć dalej. Także uwaga, by nie wpaść tutaj w czwartek i w środę i czwartek, w jakąś apatię, w jakąś rezygnację, w jakąś dziurę depresyjną, czy w jakiś marazm myśli, który będzie uwładniał Was wręcz, który będzie Was paraliżował i nie będziecie mogli zrobić żadnego kroku naprzód. W piątek, Królowa Buław. I właśnie mam nadzieję, że tą Królową Buław w piątek będziecie Wy sami. Że wyjdziecie z tej skorupy mentalnej, pełnej lęków i wątpliwości i w piątek będziecie mieli królewską, piękną, elegancką posturę. Królowa Buław to kobieta, która idzie za głosem swojego serca, jest energiczna, umie podejmować szybko decyzje, jest konkretna, dąży do celu, aktywnie, energicznie, kreatywnie, dąży do realizacji postawionych sobie celów. Jest to osoba piękna, atrakcyjna, seksualna dla mężczyzn i działająca szybko, namiętnie, ogniście. Jest osobą pełną charyzmy. To żywioł ognia. Jest to osoba pełna ognia, pełna seksualności. I buławy to bardzo szybki żywioł, szybkie karty. Szybko decyduje się i szybko działa. To szczególnie osoby spod znaku barana, lwa i strzelca, jeśli spod tych znaków jesteście, to Wasza karta. I na pewno tak, jak powiedziałam, powinniście działać i się zachowywać. Także piątek jest pełen działania, pełen ognia, pełen nowej motywacji. Zobaczmy po tym ciężkim tygodniu, pełnym zmian, pełnych jakichś takich, nie wiem, blokad, lęków, zwątpień, ale w piątek już pełen królewskiej energii, silnej, charyzmatycznej, zobaczmy, co przyniesie nam sobota i niedziela. Sobota 10 kielichów. 10 kielichów to spełnienie emocjonalne, uczuciowe, miłość, być może nawet zaręczyny, ślub, być może jakiś pomysł, by założyć nowy związek, nową relację, być może rodzinę, dzieci, być może jakiś plan, by zajść w ciążę, szczęście, rodzinne spełnienie, rodzinna atmosfera, harmonia, balans, być szczęśliwym, być zakochanym. Sobota jest wspaniała na randki, na poznawanie nowych osób, partnerów, partnerek, na umawianie się, na planowanie związku, relacji, rodziny, na planowanie sformalizowania związku. To szczęście. Rodzina emocjonalnie szczęśliwa, spełnienie marzeń, spełnienie uczuciowe. Dzieci, które tańczą się, śmieją, śpiewają. Sielanka. Czyli tutaj, jeśli naprawdę macie czas w sobotę, miejcie plany, by zrobić coś wspólnie z rodziną, z dziećmi lub z partnerem, partnerką. Poświęćcie sobie czas, bądźcie szczęśliwi w sobotę. Wszyscy, którzy chcą się zakochać, idźcie na randki w sobotę. W niedzielę jednak spadek emocjonalny. 5 mieczy. Kłótnia, awantura, wrogość, nienawiść. Czujecie się wykorzystani, wykorzystane. Czujecie, że zostaliście oszukani, oszukane. Czujecie się źle. Dystansujecie się od związku, od partnera, od partnerki. Macie również silne walki na silne własne ego. Ścieracie się na ego. Macie jakieś bardzo mocne, być może nieprzyjemne dyskusje, które prowadzą do kłótni, awantury. Uwaga! Uwaga, przestroga
dla wszystkich, którzy nie chcą takiej awantury i wrogości, nienawiści, nie chcą tej energii, uwaga, by schodzić sobie z oczu, z drogi w niedzielę, by nie prowokować i nie podejmować jakichś dyskusji, które są frustrujące i które mogą eksplodować w ten dzień. Tutaj jest to karta walki, gdzie żaden z Was nie wygrywa. Są same trupy na polu bitwy, same krwawiące osoby, które poniosły porażkę. Tutaj każdy chce wygrać. Każdy chce z własną silną osobowością i z własnym silnym ego wygrać i być ponad partnerem, partnerką. Natomiast to jest karta, gdzie każdy ponosi jakąś klęskę. Także uważajcie na wszelkie konfrontacje i prowokacje w niedzielę. Ponieważ w niedzielę jest tendencja do konfliktów, do walki ego, do ścierania się, do egoistycznego zwycięstwa, chęci zwycięstwa. Ale to nie będzie zwycięstwo. To będzie klęska. To będzie rezygnacja, to będzie zła energia. Także uważajcie, schodźcie wszelkim awanturom i prowokacjom z drogi. Wycofajcie się, zdystansujcie się. Nie dajcie się żadnym prowokacjom. Ponieważ piątka mieczy to udowadnianie też sobie racji. To walka, która nie przynosi żadnego zysku ani żadnego zwycięstwa tak naprawdę. Ponieważ wojna przynosi wszystkim tylko straty. Więc kochani, taki turbulentny tydzień, pełen blokad, pełen jakichś lęków, ale również miłosny, piękny dzień, taki jak sobota, natomiast w niedzielę już być może jakaś walka. Zobaczmy jeszcze, ponieważ taki zróżnicowany ten tydzień. Zobaczmy, kochani, jakie energie są ważne na ten tydzień. Od 31 stycznia do 6 lutego. Proszę o wskazówkę energetyczną. Proszę o wskazówkę energetyczną na ten tydzień. Wow, już mam drugi raz dzisiaj w ręku tą kartę. Benachbarte Möglichkeiten, czyli wiele jest w następnym tygodniu możliwości. Tylko ważny jest wybór, która z tych możliwości jest dobra i którą z tych możliwości powinniśmy lub musimy wybrać, by cała sprawa dobrze się potoczyła. Jak widzimy, dużo jest drzwi, które możemy otworzyć i przez które możemy przejść. Dużo jest dróg, którymi możemy pójść. Natomiast problemem samym jest wybór. Nie wiemy, które te drzwi otworzyć i którymi drzwiami pójść, w którą drogę, w którą stronę. Więc ten wybór to jest dla nas męka, męka wyboru. Trzeba zastanowić się, że spośród wielu możliwości, które mamy, należy wybrać tę najwłaściwszą. Czego oczywiście nieraz nie wiemy na początku. Dopiero później się to okaże. Natomiast powinniśmy się tak zdystansować i tak bez emocji jakby przemyśleć wszystko, by podjąć jak najlepszą decyzję, ponieważ mamy wiele alternatywnych rozwiązań i wiele alternatywnych pomysłów. Także życzę Wam oczywiście w następnym tygodniu tego właściwego, najlepszego wyboru. Byście otworzyli te właściwe, te najlepsze drzwi i poszli tą najlepszą dla Was drogą. By się wszystkie sprawy potoczyły dla Was wspaniale. To wskazówki na następny tydzień. Myślę, że tydzień nie będzie łatwy. Dlatego rozważcie sobie jeszcze raz, o czym
tutaj Tarot chciał Wam powiedzieć. Życzę Wam oczywiście dobrego tygodnia i by wszystkie sprawy rozwiązały się jak najlepiej. Do usłyszenia. Do usłyszenia już wkrótce.